najlepsze przedstawienie. Cześć, Olu. Idziesz się z nami pobawić? Nie. O wiele bardziej wolałabym pójść do cyrku. Do cyrku? Tak. Spójrzcie. W mojej książce jest o nim wszystko. Tu jest napisane, że cyrk to najlepsze przedstawienie na ziemi. Wow. To naprawdę wygląda świetnie, Olu. To zabierzecie mnie tam? Do cyrku? Tak, oczywiście, jeśli chcesz. O, dziękuję. Muszę powiedzieć o tym Bruno. A co ty właśnie zrobiłaś? Powiedziałaś Oli, że zabierzesz ją do cyrku. I? I co? Widzisz tu jakiś cyrk? Nie. Ale widzę dębiaka. Może on będzie w stanie coś wypatrzeć ze swojego wzgórza. Naprawdę nic. Wybacz, Rozi. Nie widzę nigdzie cyrku. O, a co ja ci mówiłem? Co ja teraz zrobię? Obiecałam Oli. Muszę ją zabrać do cyrku. O, cyrk! O, po prostu uwielbiam cyrk! Jestem niesamowity w chodzeniu po linie! Prawda, dębiaku? I cóż, jesteś najbardziej niesamowitym dzióbkiem, jakiego widziałem. Cóż, chciałbym zobaczyć, jakby wam poszło. Dziubek, jesteś geniuszem! Jestem! Podsunąłeś mi genialny pomysł. Po co szukać cyrku, kiedy możemy mieć własny cyrk? Właśnie tu! Potrzebujemy tylko namiotu i wykonawców, takich jak w książce Oli. Dobrze, dębiaku, usłyszmy to jeszcze raz. Uwaga, uwaga! Cyrk przybywa do miasta! Będziesz najlepszym mistrzem ceremonii! O, dziękuję, Rozi. Spójrz, zobacz, co potrafię! Wow! Haha, umiem też żonglować! Świetnie! A co z tobą, Kicku? Ja będę strongmanem, oczywiście! To cóż, wciąż ćwiczę. Okej. Kto został? Nic ci nie jest, dzióbku? Nic, całkowicie nic. Oczywiście to jest część występu. Przestańcie błaznować. Prawie masz rację, dzióbku. Małe żołędzie mogą być klaunami. Pasują idealnie. Chodźmy więc wszyscy. Zrobimy najlepsze przedstawienie na świecie. Rozi, a ty co zamierzasz robić? Popatrz na to. O! Szybciej, szybciej! Bruno, mały misiu, zobaczę dziś przedstawienie! Prawdziwy cyrk! Nie słyszałem, żeby cyrk miał przybyć do naszego ogrodu. Jesteś pewna, Olu? Do góry! Do góry! Tak! Rosie tak mówiła! To ekscytujące! Będzie gimnastyka, żonglerka, strongman i inne sztuczki. I będą kręcić hula hop, tak jak ja! Patrz! Wow! Myślę, że obaj chcemy spróbować. Naprawdę? To może was nauczę. Hula! Sztuczka z hula hop polega na tym, że kręcisz biodrami o tak. Właśnie tak. Prawie. O! Ups, wybacz, mały misiu. Nie martw się, Bruno. Myślę, że potrzebujemy trochę więcej miejsca do ćwiczeń. O, wow. Jest ciężki. Daj, pozwól mi. Hop. Wow, jesteś bardzo silny, Bruno. Siłacz. Nie zależy mi, żeby być silnym. Chcę tylko kręcić hula hop.
dobrze. Myślę, że jesteś gotowy na hula hop. Już. No to kręćmy. To nie działa. Co to jest? Przyjdź do cyrku Rosie na Dębiakowym Wzgórzu. Zapraszamy. Zwłaszcza Olę. Chodźmy, Bruno. Ty też, mały misiu. Cyrkuś! Uwaga, uwaga! Witajcie na naszym specjalnym przedstawieniu. Już za chwilę niezwykły występ. Proszę, powitajcie naszego bohatera piłki nożnej i najlepszego żonglera w ogrodzie, Filipa! Bardzo sprytne. A teraz przed wami niesamowity, niewiarygodny strongman, Kicek! Królik! Kontynuuj, Dębiaku, to znaczy mistrzu ceremonii. Wrócimy do mnie później. Teraz wystąpi cudowna, pełna gracji i energii, gimnastyczka Rosie! Wow. Rosie jest bardzo dobra, prawda? Jest niesamowita! A teraz przed państwem dzielny, odważny, wyjątkowy Dziubek i chodzenie po gałęzi. To jest lina. Chodzenie po linie. Stop! To nie koniec przedstawienia! A co ze strongmanem? Ja muszę tu podnieść! Nie martw się, kicku, nadchodzę. Wszystko w porządku, kicku? Wygląda na to, że mamy innego strongmana. To ty, Bruno! Hurra, dobra robota, Bruno! Tak! Jeśli nie mogę być strongmanem, to co innego mogę robić? Umiesz kręcić hula hop? Tego nie wiem. Musisz wyginać swoje biodra w ten sposób. Jesteś niesamowity, Kicku! Co za świetny występ! Hurra! Przepraszam, ale nie udało mi się znaleźć dla ciebie cyrku. Dlatego zrobiliśmy nasz własny. Uwielbiam go, Rosie. To najlepsze przedstawienie na świecie. To przedstawienie to była świetna zabawa, prawda, Kicku? Tak, było zupełnie tak jak w książce Oli. Nawet lepiej. Ja też mam dobrą książkę. Naprawdę? Jest cała o księżycu. Spójrz. Nie chcesz chyba polecieć na księżyc, Kicku? Mógłbym. Właściwie to nie jest taki zły pomysł. Moglibyśmy zrobić księżyc ze wzgórza Dębiaka. O tym właśnie myślałem! A małe żołędzie byłyby gwiazdami. Filip i Ola mogliby być księżycowymi potworami. Czy ty się ze mnie czasem nie nabijasz, Rosie? Oczywiście, że nie. Pan księżycowy królik. A jednak nabijasz się. Nie. Tak. Nie.
Stasie Piuraki. Rozi, kicku! Co? Co to za hałas? O, ćwiczyliśmy to całe wieki i w końcu jest idealnie. Nie uwierzycie własnym oczom. Gotowi? Ciupku, to było niesamowite. O, co to było? Podwójna pętla w tył, oczywiście. Ola powinna to zobaczyć. I Bruno, i... Może zrobisz pokaz? Masz rację. Najwspanialszy pokaz powietrzny na świecie. Pomożemy ci. Właśnie, będziemy ptasimi piórakami. O, ale super. Zawsze chciałam... Musimy ćwiczyć, nie mamy czasu. Chcę, żebyście zrobili mi dużą scenę na mój cudowny powietrzny pokaz. Jak dużą? Wielką. Jestem przecież wielką gwiazdą. Potrzebuję wielkiej sceny. W górę, piuraki! No i jak było? No cóż, dobra robota. Jak na początek, to nieźle. To było okropne. Nie muszę tego wysłuchiwać. Ale może być świetne, jeśli się zgracie. Mam deski, zrobimy tę scenę migiem. Są sfatygowane. Kilka gwoździ, trochę kleju, będzie dobrze. Dziubek chce mieć coś wyjątkowego. Musimy znaleźć dobre drewno i zrobić to porządnie. Czyli wolno. Z flagami dookoła będzie ładnie wyglądać. Świetny pomysł. Mam ich trochę w domku. Przyniosę balony. Co to za pokaz bez balonów? Musicie trochę dłużej być z tyłu. Pamiętajcie, wszyscy przyjdą oglądać mnie. O, dzióbka. I mnie. I mnie. My też jesteśmy ważni. No jasne. Wy macie najważniejsze zadanie. Wyeksponować mnie. Wow, ale zaparkowałem. Myślałem, że pracujemy wspólnie. Pracujesz tak wolno, że ja w tym czasie zdążę się pobawić. Proszę. Mamy już w sam raz drewna. Dzięki. Nie ma sprawy. Wow, Wiesz, musimy jeszcze rozłożyć stoisko. Stoisko? Jakie stoisko? Z lizakami i popcornem. Co to byłby za pokaz bez popcornu i lizaków? Chyba masz rację. Chodźmy po nie. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, start! Przepraszam, ale muszę być na środku sceny. Ciągle to powtarzasz. No, i jak ci się podobało? Nic nie powiem, bo ostatnio się zdenerwowałeś. I tak wiem, co myślisz. Kicku, czy mógłbyś pomóc ptasim piórakom w przygotowaniach? Chcesz, żebym ja wam pomógł? Dobra, więc zrobimy to po mojemu. Lubię pączki, skacze, galaretka. Niestety, żołędzie, to jest pokaz powietrzny dla ptaków. Nie jesteście ptakami, tylko... Podfrujek. Słuchajcie, piuraki, pierwsza zasada... Chcę powiedzieć, że... Shh. Pierwsza zasada brzmi, musicie mnie słuchać. Do pokazu zostało już niewiele czasu.
A druga zasada? Wszyscy musicie robić tę samą rzecz w tym samym czasie. Tą samą? Ale ja jestem Dziubek! Gwiazda! Tak, tak! Chodźcie, pióraki! Jeszcze tylko dodam trochę kleju i gotowe. W końcu! O nie! Filipie! Jeszcze nie skończyłem! Podfruwajki! Tędy, proszę! Nie, tędy! No właśnie, małe podfruwajki! Hej! Cześć, Dziubku! Twój ptasi stół jest gotowy! Chyba masz na myśli moją scenę. Wszyscy będą na mnie patrzeć. Dziubku? To znaczy na nas, na pióraki. Szybko, zaraz zaczynamy. Nie mogę się doczekać. Powodzenia, kochani. Do boju, pióraki. Do boju, pióraki. Tym razem nie będziesz mnie hamował, co? Co? Nigdy cię nie hamowałem. Jak to nie? Nie nadążałeś. Ja przynajmniej nie macham ogonem na prawo i lewo, żeby się popisać. To koniec. Odchodzę. To ja odchodzę. Ps, wchodzicie. Nie, kicku. Ja wychodzę. Nasz pokaz jest odwołany. Ptasie pióraki nie istnieją! Nie! Co? Dlaczego? Co się stało? Nic z tego nie będzie. Każdy z nich chce być gwiazdą. Ale to ja jestem gwiazdą. Wszyscy możecie być gwiazdami, tylko po trochu. Musielibyście się zmieniać. Dacie radę? Dziś na pokazie witamy was! Powietrznych akrobacji to jest czas, góry potem w dół, potem zamień się! Nie rozczarujemy nigdy cię! Ptasi pióroku, górę leć! Umiemy pętli! Piruet też! Będziemy jak strzał albo jumbo jet! Pióras unosząc pieśń! Raz, dwa, tam prawie nie ma kleju. Trzy. I w końcu pracujemy razem. Dołączcie się! To już jest koniec, pora iść. I za uwagę dzięki ci. Eto litera ważna jest. Pióraki piękne i prędkie. Już żegnają się. Podfruwajki. I co jeszcze? Umiemy pętle, piruet też. Pędzimy jak strzała albo jumbo jet. Ja też jestem gwiazdą, prawda, Rosie? Chcesz usłyszeć prawdę? A czy ty chcesz kanapkę z bananem i miodem? Kicku, jesteś gwiazdą. To zupełnie tak jak ty. Czasami. Wymieniamy się.
tajemnica czterech piórek. Piorun Szos włącza dopalanie. I tak jestem szybsza od ciebie, Filip. Szybciej, Piorunie, jedź, jedź, jedź. Dawaj, Rosie. Dziubek. Przepraszam, praca, praca, praca. Tak, pierwsza. Jej, pierwszy, wygrałem. Kicek, kto wygrał? Nie jestem pewien. Przecież miałeś oglądać. Oglądałem. Wszystko oprócz końca. Cóż, i tak nic nie szkodzi, bo ja wygrałem. Nie, bo ja. Rosie, może upieczemy ciasteczka? Mam nadzieję, że lepiej pieczesz ciasteczka niż się ścigasz, bo inaczej ktoś może mieć ból brzuszka. Ja wygrałam. Poproszę czekoladę. Rosie? Jak mogłeś nie zauważyć, że to ja wygrałam? Przepraszam, Rosie. Dziubek mi zasłonił. Rosie? Co? Mój guzik! Gdzie on się podział? Nie wiem. O, na szczęście nie ma go na ciastkach. Musiał odpaść podczas wyścigu. Muszę go znaleźć. Pospiesz się, Bruno. Już pora wstać, Bruno. Jest bardzo późno. Czemu mój budzik nie zadzwonił? O, gdzie on jest? Mojego misia też nie ma. A on nigdy sam nie wychodzi. Dostałem go, jak byłem malutki. Chwileczkę. Co to? Ja też to dostałam. Otwieramy? Nie wiem. Misio by wiedział. Chciałabym go znaleźć. Dobrze, Kicek. Tutaj zaczęliśmy wyścig. To szukajmy guzika. O, wybacz, Rosie. Robię zwycięskie okrążenie. O, paczuszka. Pewnie ktoś ma urodziny. Nieważne, Kicek. Im szybciej znajdę mój guzik, tym szybciej wygram z Filipem. Drugi raz. Poszukajmy u Bruna. Przechodziłam tamtędy. Cześć, Rosie. Cześć, Kicek. Też znaleźliście paczkę. Patrzcie. Świetnie. Ale zgubiłam guzik. A mi zniknął budzik. A mi misio. Ktoś to musiał zabrać, Kicek. To wymaga pilnego dochodzenia. Więc tobie zginął budzik. O której godzinie? Nie wiem, bo nie miałem zegara. O, mogłem przynieść ciasteczka. To głodna praca, to dochodzenie. Uwaga! Stop! Stop! To jest poważne dochodzenie! Ja spróbuję. Pączki! Lubię pączki, lubię pączki! Świetnie, Rosie. A teraz, co robiłyście dzisiaj rano? Kic, kic, kic! Rozumiem. A czemu kicałyście? Bo my zawsze kicamy! Potrzebny jest nam ktoś mądry i sprytny. Jak ja! Miałam na myśli Zofię. Chodźmy! Rosie i Kicek. Co za niespodzianka. Witaj, Zofio. Skąd wiedziałaś, że to my? Ja wiem wiele rzeczy. A Kickowi burczy w brzuszku. O, przepraszam. Rosie, podejdź bliżej, dziecko. Co cię martwi? Nie wiemy, kto zabiera nasze rzeczy. I nie wiemy, kto to taki. Czy to pustynia szuka prysznica z deszczem? Czy może deszcz znajduje pustynię?
Ale przecież nie pada. Chyba rozumiem. Nie mamy szukać winnego, lecz winny ma znaleźć nas. Dziękuję, Zofio. Musimy zastawić pułapkę. Filip! Gotowa, żeby znów być druga Rosie? Nie, nie jestem jeszcze gotowa, żeby z tobą znowu wygrać. Muszę pożyczyć twoją piłkę. No, dobra. Ale uważaj. To moja najlepsza. Będę uważać. Obiecuję. Jadę do dębiaka. To będzie przynęta. Teraz czekamy. Ktokolwiek bierze nasze rzeczy, przyjdzie po Filipa piłkę. A my poczekamy i go na tym złapiemy. O, cześć! Pomyśleliśmy, że będziecie głodni. Więc przynieśliśmy ciasteczka. Dzięki. Tu. Przed kim się chowamy? Chcemy znaleźć osobę, która bierze rzeczy. Filipa piłka jest przynętą. Jaka piłka? Zniknęła! O, piłka Filipa! Rosie, obiecałaś, że nie zginie! No wiem. Lepiej go znajdźmy. Na pewno zrozumie. Zniknęła! To moja ulubiona piłka! Strasznie mi dzisiaj niewygodnie. Przepraszam. Chcieliśmy odzyskać nasze ulubione rzeczy. Może otwórzmy te paczki? Może tam są wskazówki? Albo piórka. Więc jak znajdziemy właściciela piór, to dowiemy się, kto zabrał rzeczy. O, czy to ja? To brzmi jak mój budzik. Chyba jest. Już lepiej. Mój guzik. Dziubek. Znalazłem go na drodze. Mój misio. Moja piłka. Dziubek. Czemu wziąłeś rzeczy, które nie są twoje? Każdy ma jakieś ulubione rzeczy. Ja też chciałem coś wyjątkowego, więc zrobiłem zamianę. Dziubek, przecież wiesz, że nie wolno tak bez pytania. No wiem. I okazało się, że moją ulubioną rzeczą są moje piórka. Więc je wszystkie oddałem, nawet zapasowe. Tak bardzo za nimi tęsknię. Każdy tęskni za swoimi rzeczami, ponieważ są wyjątkowe. Misio może cię odwiedzać, kiedy chcesz, Dziubek. I możesz pożyczyć mój budzik. I może piłkę. Ale najpierw zapytaj, okej? Przepraszam, że was wszystkich zasmuciłem. Chciałbym wam to jakoś wynagrodzić. Możesz. Ścigamy się. Ha, piorun szos gotowy do startu. Nadjeżdżam. I co? Było bardzo blisko. Ale zwycięzcą jest Rosie! Tak! Dzięki za wyścig, Filip. Najlepszy, jaki mieliśmy. Racja, ale ostatni, który wygrałaś. Świetnie! Tak, prawda? Kicek, co jest twoją ulubioną rzeczą? Mam kilka. Mój dinozaur, moje jojo, czasem moja papuszka albo moje rolki. Nie masz jednej najbardziej ulubionej rzeczy? Cóż, tak. Co to jest? No, to właściwie dwie rzeczy. Kicek, zdecyduj się. No dobra, masz. Hehehehe
skrzydła, kółka i robaki. Nie! To ty, patrz na to! Jej! Uwaga! Ekstra! To było świetne, Tasiu! Chcielibyście latać tak jak my? To chyba niezła zabawa! Co się stało? A, nic takiego. Ja chyba pójdę do dębiaka. Pa! Olu, twoja rolka! Dogonię ją. Dobry pomysł. Rozy, patrz na to. Dzióbku, nic ci nie jest? Rozbiłeś się. Nie. To nieprawda. Ja... to wszystko przez ten wiatr. Zwiał mnie z kursu. Ale dzisiaj nie ma wiatru. Spróbuj ostrożniej. Nie muszę być ostrożny. Wcale się nie boję. O. Nic ci nie jest? Tada! Zrobiłeś to celowo? Wyglądało bardzo dramatycznie, dzióbku. Nie martw się, tak bywa. Ważne, żeby potem od razu zacząć latać. Zacząć latać? Bardzo chętnie, ale na dzisiaj chyba mi wystarczy. W zasadzie znudziło mi się latanie, więc chyba wrócę do domu piechotą. Masz tylko jedną rolkę? Chciałam włożyć drugą, ale wtedy coś wyskoczyło. Przestań. Myślisz, że jestem niemądra? To był tylko żuk, ale... Nie, przepraszam, nie śmieję się z ciebie, tylko... Coś mnie gilgocze. Przyniosłem ci rolkę. Czemu ona ciągle ucieka? Nie mam pojęcia. Żołędzie, wiecie, co się stało Oli? Chodź. Podwieź cię do domu, dzióbku? Tak, dzięki. To jeszcze kawał drogi. Gdybyś poleciał, byłoby szybciej, dzióbku. Nie chcę. Na ziemi jest o wiele zabawniej. O, ile można stąd zobaczyć różnych rzeczy. Kółka to świetna sprawa. Cześć, Rosie. Ścigamy się? Dzióbek jest w szoku, więc wiozę go do domu. Musimy jechać wolno. Wolno? Wcale nie. Ścigamy się do ciebie. Dobra. Dalej, Rosie. Jubi. Ui. Fantastycznie. Kółka są genialne. Dzióbku, ale co z lataniem? Latanie? Ha, po co latać, skoro można jeździć? Przecież Rosie nie będzie cię wszędzie wozić. Tam siedzi Kicek. Masz rację. Rosie, potrzebuję własnych kółek. Nie ma sprawy. To będzie zabawne. Ale miejsce dzióbka jest w powietrzu. Nie martw się. Dzióbek niebawem sam się o tym przekona. Będę mieć własne kółka. Tada! Super! Co to? Ptakorolka! Wskakuj! Pokażę ci! Włóż tutaj skrzydła i machaj nimi. I jak ci się podoba? Uiii! Dzióbku? Jestem pierwszym ptakiem na kółkach! O, cześć, Olu! Zgubiłaś rolkę? Nie zgubiłam! Nie mogłam jej włożyć! Dlaczego? Pomyślisz, że jestem głupia. W żadnym wypadku. Chciałam ją włożyć, ale wtedy zjawił się fioletowy żuk i uciekłam. Przestraszył cię. Widzisz, myślisz, że jestem głupia. Przyznanie się do lęku to nie głupota.
ale wiesz, ten żuk nie zrobi ci krzywdy. Jest bardzo przydatny. Usuwa liście i czyści grunt. To tak jak my. Serio? Genialna, co? To ptakorolka! Dlaczego nie latasz? Latać? Chyba żartujesz. Po co latać, gdy się ma koła? Na razie ścigam się z Filipem i Rosie wokół ogrodu. Tu jesteś! Moja rolka! Dzięki, Kicku! Pomóc ci? Nie trzeba! To było niemądre bać się zwykłego żuka! Nie uważaj się za niemądrą. Może umyj ręce i po tym całym sprzątaniu napijemy się soku. Nawet tam jest żuk! W wannie! W porządku. Zaraz się nim zajmę. Ostrożnie, Dzióbku! W powietrzu nie ma kamieni, wiesz? Chota! Ale w powietrzu nie zrobisz czegoś takiego. Nie tęsknisz za niczym, co jest w górze? Nie, za niczym. A za naszymi zabawami? Wciąż możemy się razem bawić. Jeśli sprawisz sobie ptakorolkę. W porządku, przyjacielu. Widzisz, on nie chce cię nastraszyć. Po prostu utknął w wannie. Popatrz! Nie może się wydostać! Boi się ciebie o wiele bardziej niż ty jego. Nie bój się mnie, żuczku! Musimy go uratować! Przyniosłem mu coś. Zawsze mam w pogotowiu żuczko-drabinkę. Jest wolny! I wcale już się nas nie boi! A ja nie boję się jego! To jeżdżenie na ptakorolce mnie wykończyło. Pora na drzemkę w gnieździe. Ale jak ja się tam dostanę? Po prostu polecisz. Nie mogę. Nie chcę się rozbić. To znaczy, nie zamierzam tam lecieć. Jestem ptakiem na kółkach. Ale o co chodzi? Dlaczego on nie chce wejść do gniazda? Musiałby tam polecieć, a... Chyba boi się latać, bo się rozbił. Wcale się nie rozbiłem. Rosie, patrz, co mam. Bałam się go, ale okazało się, że to on się mnie boi. Pomogliśmy mu i teraz już nie wydaje mi się straszny. Masz rację, Olu. Czasami ktoś musi nam pomóc, gdy się czegoś boimy. Filipie? Musimy troszkę usprawnić tę ptakorolkę. Zrobiłem tak, jak kazałaś. Znaleźliśmy ci idealne miejsce na nocleg. O, to świetnie. A gdzie? Jedź za mną. Ura! Ja latam. Wciąż to potrafię. Jak dobrze, że wróciłeś na niebo. To jest fantastycznie. Jak mogłem porzucić latanie dla jakichś dziwnych kółek? Filip chyba żałuje, że stracił kompana. Kto się ze mną pościga? Nie przejmuj się. Następnym razem wygrasz. Tym razem ci się udało. Ale gdybym był ptakiem i ty też, na pewno latałbym szybciej od ciebie. Skąd wiesz? Czuję, że byłbym świetnym ptakiem. Dobranoc, Rosie. Mógłbyś wtedy machać i uszami, i ramionami. I dzięki temu latałbym super szybko. Kicek, ptako królik. Woohoo!
Już czas odpuścić, mały misiu. Jeszcze raz. Dobrze ci idzie, Rosie. Super, fajna zabawa, kicku. Jeszcze raz. Hej, ha, ha, wyżej, wyżej. Ja też, ale nie tak wysoko. Gwiazdka! O, śliczna. To nie gwiazdka. To jest świetlik. Szybko lata i łaskocze w nosek, mały misiu. To prawda. A, łaskotek! Urocze imię. Ja ich tam nie lubię. Są obrzydliwe, dziwne, że aż przechodzą mnie dreszcze. Nie wiem jak wy, ale ja jestem gotowy do spania. Kicek ma rację. Czas już iść spać. Może spotkamy się tu jutro rano? I możemy znowu poskakać. Dobranoc wszystkim. Dobranoc. 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 Łaskotek! Leć, malutki. Czas wracać do domku. O, on chyba nie może latać. Wziąć! Mały miś ma rację. Lepiej zostań z nami, dopóki nie będziesz mógł znowu latać. Łaskotek! Na plac zabaw! Tak! Na plac zabaw! Dzień dobry, Dzióbku. A gdzie jest Bruno? Zaraz będzie. Tak wybornie się wczoraj bawiliśmy, że na pewno zaraz będzie. Wow! Patrz na mnie, Rosie! Nieźle, kicku. Nieźle? Jest świetnie! Chodź, mały misiu. Jesteśmy spóźnieni na plac zabaw. Łaskotek! O, wszyscy będą czekać. Łaskotek! A może łaskotek pójdzie z nami na plac zabaw? O, plac zabaw! O, wow. Łaskotek! Tylko się do niego za bardzo nie przywiązuj. Pom, 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 pom. Przepraszam za spóźnienie. No, w końcu. Chodź. Pobujaj mnie. Co tam masz, mały misiu? Łaskotka! Ale ładny! Ale słodki! Fuj! Tylko z dala ode mnie! Czemu go trzymasz, mały misiu? Nie może latać. Opiekujemy się nim, dopóki znów będzie mógł. Prawda, mały misiu? Huśtawka! Pchaj! Jeszcze nigdy wcześniej nie huśtałam owada. Hej, mały misiu, chcesz poskakać na trampolinie? O, łaskatku? Lepiej nie. Źle się czuję. Rosie ma rację. Trampolina jest dla niego zaskoczna. To może ty poskacz na trampolinie, a Dziubek zajmie się łaskotkiem. Co? Skacze! Dobrze! Skacze! Skacze! Chyba to załapał! Łaskotek!
Łaskotek! Co się stało, mały misiu? Łaskotka nie ma! Nie mógł odlecieć ze złamanym skrzydełkiem. Miałeś na niego uważać, Dzióbku. I uważałem, ale musiał mi się wymsknąć. Nie martw się, mały misiu. Znajdziemy go. Tak jest. A Dzióbek popilnuje w tym czasie małego misia. Nie, hej, gdzie idziecie? Chodźcie wszyscy. Ptasia! Nazywamy się Dzióbek. O, witajcie. Kto wygrał? Witaj, dębiaku. Nie ścigamy się. Szukamy małego łaskotka. Nie widziałeś go? A jak on wygląda? Jest żółty, puszysty i świeci w ciemnościach. Wygląda tak. Łaskotek, łaskotek! Chodź tutaj! Nie umiem ich rozróżnić. Łaskotku! To tylko owad. Owady nie mają imion. Tam! Hej, stój! Nie pozwól mu uciec, Filipie! Ała! O, dałeś mu uciec. Nic mi nie jest. Dzięki, że pytasz. O, tam jest! Chodźmy! Mówiłem mu, żeby się do niego nie przywiązywał. A on nawet nadał mu imię. O, to on! Łaskotek! Łaskotek! O, wracaj! Od owadów po misie. Wszyscy o siebie dbamy w ogrodzie świata. O! Więcej! Więcej! Nie mam już siły! Chcę stąd zejść. Mały misiu! Chodź zobaczyć! Hej, mały misiu! Zobacz, kogo znaleźliśmy! O, ktoś chce cię zobaczyć, mały misiu. Idę do gniazda, żeby się zdrzemnąć. Dobranoc! Łaskotek! Tak! Nie, ja mam łaskotka. Nie, my go mamy. My pierwsi znaleźliśmy. Nie, my. Ja. Czy któryś z nich jest twoim łaskotkiem? Nie. Może łaskotek musiał już iść? Na pewno jest szczęśliwy, gdziekolwiek jest. Łaskotek. Pomocy! To chyba Dzióbek. Uspokój się, Dzióbku. Jak mam się uspokoić? One są takie obrzydliwe. Są po prostu straszne. Co jest? Słyszeliśmy twój krzyk. Oto nasz malutki owad. Usiadłem na nim. Łaskotek! Wiesz, co to oznacza, mały misiu? Łaskotek znów może latać. Leć! Dobrze się zachowałeś, mały misiu. Musiał wrócić do swoich przyjaciół. Patrzcie wszyscy! Łaskotek! Patrzcie na to! Pa, pa! Zgadnij, kto to taki? Kicek brzęczący na trampolinie? Nie, głuptasie! Udaje owada! A jak on ma na imię, kicku? Łaskotek! To nie masz nic przeciwko. O, łaskocze! Przestań, Rosie! Przestań! Z
skołowany Bruno. To, co mam na myśli, zaczyna się na literę S. Śliwka, znowu. Oj, skąd wiedziałaś? O, patrz, Bruno idzie. Cześć, Bruno. Chcesz pobawić się z nami w zgadywanki? O, wybacz, Kicku. Robię coś dla małego misia. Co to jest? Bujane krzesło. Obiecałem, że mu je zrobię, gdy następnym razem tu przyjedzie. Kiedy to będzie? Siedzi u cioci już całe wieki. Dziś wieczór. Muszę już lecieć. Nie chciałbym go zawieść. Może my też zróbmy coś dla małego misia? A może coś, co zaczyna się na literę Eś? Na przykład śliwkowe ciasto. Będzie zachwycony. Zróbcie je i przynieście. Mały miś będzie zajadać, siedząc na nowym krześle. Cześć, Bruno! Co robisz? Cześć, Dzióbku. Obiecałem małemu misiowi, że zrobię mu bujane krzesło na jego przyjazd. Kiedy przyjeżdża? Dzisiaj. Ciocia miś podrzuci go na plac zabaw, więc mam trochę czasu, żeby... Dzisiaj! Musimy to uczcić! Już wiem! Zrobię mu pokaz sztuczek! Myślisz, że to mu się spodoba? Na pewno! Powiem o tym reszcie. Wszyscy możemy coś przygotować. Zrobię mu zabawkę! A ja nadmucham balony! Hurra! O, Bruno się ucieszy, że mu pomagamy! Jak wam idzie robienie ciasta? Na razie raczej kiepsko. Najlepsze śliwki są za wysoko. Nie przejmuj się, pomogę wam, jak tylko dostanę liście i pióra od dębiaka. Muszą być miękkie, bo wypcham nimi poduszkę dla misia. Niedługo wrócę. Dzięki, Bruno. Bruno, w samą porę. Tak? Żeby mi pomóc w robieniu magicznej sztuczki. Pamiętasz? To mój prezent dla małego misia. O, dobrze. Niebawem wrócę. O, Bruno, jak dobrze, że cię znalazłam. O, jestem trochę zajęty. Obiecałem krzesło małemu misiowi i... Ale to właśnie coś dla niego. Chciałabym dać mu balony. Wciąż je dmucham, ale one ześlizgują się z pompki. A ty sobie z nimi poradzisz. Myślisz, że Bruno zapomniał? Rosie, Kicku, patrzcie, co mam dla małego misia. Sprawdzam, jak szybko może jeździć. Jest świetny. 3, 2, 1, start! Już! Bruno miał pójść do dębiaka po liście i pióra. Poszukajmy go. To dziwne. Myślałem, że przyjdzie tutaj po ten wkład do poduszki. Ale potem widziałem, jak szybko szedł z Olą do jej domu. Może tam poszukajcie. A! Pomocy! Nie mam tyle siły! Pomocy! Czekaj, Filipie, już idę. Cześć! Mój balon! A sznurek? Bruno, czekam już całe wieki! Zaraz tam przyjdę. O, śliwki! Dębiak pyta, czy wciąż chcesz te liście i pióra. Ja... Nie wiem, komu najpierw pomóc. Rosie, strasznie namieszałem, prawda? Faktycznie masz sporo do zrobienia. Cieszę się, że wszyscy robicie prezenty dla małego misia i chcę wam pomóc, ale zrobił się wielki bałagan. Bałagan? Nic się nie przejmuj. Pomogę ci. Mam coś odpowiedniego. Ta-da! Proszę. Co to jest? Pierzasty diagram do zapamiętywania. A jak takie coś działa, Dzióbku? Każdy kwadrat to kawałek dnia. Każde pióro to rzecz do zapamiętania.
Więc teraz będzie to. Położyliśmy tam czerwone pióro, co oznacza mój występ. A potem będzie... Przystrajanie? Tak, właśnie. Potem będzie żółte, czyli mój występ magiczny i... Już mówiłeś o swoim występie. Myślałem, że zielone pióro to balony. A co z samochodem? Może czerwone to śliwki? A czy ktoś już mówił o liściach? Stop! Twój diagram jest bardzo ładny, ale chyba powinniśmy napisać zwykłą listę. Wymień te rzeczy, które musisz zrobić. Mój pojazd! Balony! Pokaz sztuczek! Śliwki! Po kolei! Czy jesteś pewien, że zdążysz ze wszystkim na czas? To długa lista. Na pewno zdążę. Dziękuję. Teraz już muszę się udać. O, gdzie są te balony? Ta lista jest świetna. Jeszcze tylko Filip i już mogę robić krzesło. Lepiej się pospieszmy. Mały miś niebawem tu będzie. Chcą, żebyśmy pojechali do dębiaka. Przepraszam was za fatigę. Byłem ciekawy, czy jest u was Bruno. Wciąż jeszcze tego nie odebrał. Nie zrobił jeszcze krzesła dla misia? Chodź, zaniesiemy mu te liście do domu. Nie ma zbyt wiele czasu. Jehej! Super! Dzięki, Bruno! Teraz tylko skończę krzesło. Nie, pora odebrać małego misia. A ja wciąż nie mam krzesła. O, chyba wszyscy coś dla niego mamy. O, a co to za przedmioty tu leżą? To bujane krzesło dla małego misia. Jest ciągle w częściach. Bruno jeszcze go nie złożył. O, co powie mały miś, jeśli nie będzie krzesła? Już wiem. Chodźcie tutaj. Zaraz zrobimy prawdziwą sztuczkę. Hej, haha, Bruno! Mały miś, tęskniłem za tobą. Iha! Wszyscy bardzo się cieszą, że jesteś. Przygotowali dla ciebie prezenty. Ha! Kocham prezenty! Małe krzesło misia? Zacząłem je... Obiecałeś! Wiem, tylko że... Witaj, mały misiu. Nie martw się, Bruno zawsze dotrzymuje obietnic. Ale zabrakło mi czasu. Nigdy by cię nie zawiódło. Ale najpierw pokażę prawdziwą, magiczną sztuczkę. Jesteście gotowi? Abrakadabra, krzesłabra! Małe krzesło misia! O, dziękuję! Balony! Auto! Ale ja nie... Ależ tak, Bruno. Pomogłeś wszystkim zrobić prezenty na czas, więc my mogliśmy pomóc tobie. Pycha! Musiałem zużyć sznurek na krzesło, ale później przywiążę dłuższy. Mały miś, mały sznurek! Może wypróbujesz swoje krzesło? Haha, duży Bruno, małe krzesło! Chyba robienie prezentów go zmęczyło. Rosie, czy gdybym skądś wrócił, zrobiłabyś dla mnie ciasto ze śliwkami? Gdybyś miał ochotę. O, Kicku? Kicku, gdzie jesteś? Ta-da! Wróciłem. Czy mogę już dostać ciasto? Dobranoc, Kicku. Dobranoc. Ale ja naprawdę chcę dostać ciasto.
Ups. Ach, uwielbiam mój nowy aparat. Uśmiech, Kicku. Kicku, oglądasz tę książkę cały ranek. Uwielbiam jej wyskakujące strony. To moja ulubiona książka. Wiem, że ją uwielbiasz, Kicku. Ale musisz raz spojrzeć w aparat, tak żebym mogła zrobić ci zdjęcie. Ser! Niezłe, ale o wiele lepszy jest ten profil. No dobrze, Dzióbku. Jeszcze jedno. Teraz twoja kolej, Kicku. O, co ciekawego tutaj masz, Kicku? Mogę zobaczyć? To moja ulubiona książka. Jest drzewo, jest ptak. Właśnie tak. Kilka kwiatków. Kicku. Witajcie, misie. Cześć, Rozy. Próbuję znaleźć coś, czym mógłbym zająć dziś małego misia, podczas gdy będę robił jagodowe ciasto. A co takiego mały miś chciałby robić? Coś odmiennego. Bawił się już wszystkimi zabawkami w domu. To wyskakuje i takie tam. Ja! Myślę, że misiowi podoba się twoja książka, Kicku. Może mógłbyś mu ją pożyczyć, Kicku? Pożyczyć? Cóż, myślę, że tak. Ale tylko na chwilę. Oczywiście. Ale mały miś może ją zepsuć. Jestem pewna, że będą o nią dbali. Obiecaj, że będziecie o nią dbali. Obiecujemy. A teraz, co się mówi, mały misiu? Dziękuję. Oddamy ją z powrotem po południu, tak żebyś miał co poczytać w łóżeczku. To naprawdę miłe z twojej strony, Kicku. Bruno jej przypilnuje i jeszcze dziś ją odzyskasz. Bruno dał słowo. Tak, wiem, ale cóż, łatwo ci mówić. To nie jest twoja wyjątkowa rzecz. Masz rację, Kicku. A co byś powiedział, gdybym pożyczyła ci mój nowy aparat? Ale to twoja wyjątkowa rzecz. A ja ufam, że się nią zaopiekujesz. Chodźmy, możemy porobić wszystkim zdjęcia. Kto pierwszy? Jeszcze pytasz. Książeczka! Pamiętaj, mały misiu, to jest najbardziej wyjątkowa rzecz, Kicka. Także bardzo uważaj. Właśnie tak. Wyskakuj! Delikatnie, mały misiu. Obiecaliśmy dbać o książeczkę, pamiętasz? Gotowe. Czas na ciasto jagodowe. Ciasto! Połóżmy książkę Kicka w bezpiecznym miejscu. Nie chcemy przecież mieć na niej soku z jagód. To takie śliczne. Nie! Co ja narobiłem? Kicek! Zaczekaj! Może uda się ją wyczyścić. Pranie! Dobry pomysł. Powiedzcie ser! Ups! To jest świetne zdjęcie, Kicku. To miłe, że pożyczyłaś Kickowi swój nowy aparat, Rozy. Ja pożyczyłem moją książkę Brunowi i małemu misiowi. Co? Tą z wyskakującymi stronami? Twoją najlepszą? Mam nadzieję, że mały miś był dla niej miły. Lepiej pójdę i sprawdzę. Nic jej nie będzie, Kicku. Może pójdziesz zrobić parę zdjęć Filipowi grającemu w piłkę. To świetny pomysł, Olu. A Dziubek mógłby polecieć i sprawdzić, czy książce nic nie jest. Mógłbyś, Dziubku?
Dziękuję, Dzióbku. Jest dobrze. Sok powoli schodzi. To tylko ja, Bruno. A, robisz pranie? Książka! Właśnie dlatego tu jestem. Kicek martwi się o swoją książkę, więc Dębiak zasugerował, żebym przyleciał tutaj i sprawdził, czy wszystko dobrze. Bo jest dobrze, tak? Wpadła mi w ciasto na zewnątrz. A ty ją wyprałeś? Myślę, że sok już schodzi. Tak samo jak obrazki. Spójrz, wszystkie wyblakły. Och, miękkie! O, co ja teraz powiem Kickowi? Obiecałem mu opiekować się jego książką. Nie obawiaj się, magicznie ją naprawię. Zamknijcie oczy. Jak wypowiem słowa te, niech książka ta naprawi się! Ups. O, zabawne. Moja magia zazwyczaj działa. Polecę i przeprowadzę Rosie. Ona będzie wiedziała, co robić. Kicek już nigdy się do mnie nie odezwie. A może ujęcie w akcji? Ha, hej! To wspaniałe zdjęcia, Kicku. Będziemy potrzebowali dużo ramek do tych wszystkich zdjęć. Rosie, musimy porozmawiać. O co chodzi? O, aparat. Złap te piórka. Och, Dzióbek! Porozmawiać o czym, Dzióbku? O, lepiej chodź i zobacz. Chodzi o książkę Kicka. Ja wrócę tak szybko, jak to możliwe. Dobrze, Rosie. Ser! Co się stało? Czy książka Kicka jest cała? Czy mały miś wyrwał strony? Nie, mały miś. Ja. Puściłem ją w jagodowe ciasto. Prysk! Próbowałem ją wyprać, ale strony zaczęły blednąć. Biedny Kicek. Będzie naprawdę bardzo... smutny! Nadal wyskakuje. Ale jaki jest pożytek z książki bez obrazków? Obrazki! To jest to. Nie martw się, Bruno. Mam już pomysł. Masz? Dzióbku, możesz zająć czymś Kicka jeszcze przez jakiś czas? Tak, mogę być jego fotomodelem. Potrzebujemy kleju i nożyczek. Ty wycinaj, Bruno. Ja i mały miś będziemy przyklejali. Już wiem. Pobawmy się w chowanego. Oho, bawiliśmy się w to już chyba z 5 razy. Gdzie jest Rosie? Mogę użyć trochę więcej magii. Nie! Chcę już odzyskać moją książkę. Kicek! Rosie, gdzie ty byłaś? Byliśmy zajęci. I mamy twoją książkę, ale... wypadek! Jakiego rodzaju wypadek? Staraliśmy się ją naprawić. Ale musieliśmy wprowadzić kilka zmian. Wow! To ja i Ola. O, spójrzcie na mnie. Czyż nie wyglądam świetnie? Haha, to ja jak kopię piłkę. A oto znowu ja. Co o tym myślisz, Kicku? Nie jest taka sama. Jest jeszcze lepsza. Odzyskałem moją książkę i mam w niej wszystkich moich przyjaciół. Mogę mieć was przy sobie przez cały czas. Dziękuję, Bruno. Nie zrobiłbym tego bez pomocy Rosie. Rosie! Hej, dlaczego tutaj mnie nie ma? Kicku, zapomnieliśmy o kimś w twojej książce. Nie ma tam twojego zdjęcia. Kicku? Ui! Wyskakujący Kicek! Wyskakujący Kicek na okładkę twojej własnej wyskokowej książki.